Dzień dobry, witam szanownych Państwa, słuchaczy. Tu Barbara z Krakowa. Chciałam się z Państwem podzielić różnymi refleksjami. Na początek weźmiemy przyjaźń. Motto: większej przyjaźni nie ma nad tę, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jest to zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 13 wierszu. Chyba nikomu z Państwa nie muszę wyjaśniać, jakiego wspaniałego przyjaciela uzyskaliśmy w wypełnieniu tych słów. Jezus Chrystus naszym największym przyjacielem. Nauczmy się więc z każdą sprawą, z każdą bolączką, z każdym bólem w sercu zwracać się do Niego, przychodzić do Jego najświętszych stóp. On osuszy nasze łzy. Chrystus powiedział bowiem do nas, swoich dzieci, do swoich przyjaciół: przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Te słowa są w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w 28 wierszu. Każdy, kto jest z Jezusem na co dzień, już nieraz odczuł błogosławieństwo tej przyjaźni. Tak jest jednak, że dopóki żyjemy tu na ziemi, pragniemy przyjaźni wśród ludzi. Pragniemy ją brać od innych, ale nauczmy się i my obdarzać ją drugich. Przyjaźń jest pięknym uczuciem potrzebnym do życia, jak miłość. Ile dobra można uczynić w imię przyjaźni dla bliźniego. Można uratować przyjaciół od śmierci, nie tylko tej, która spotyka nas tu na ziemi, ale tej, która pogrzebie nas na wieki. A więc, jak teraz zapewne dobrze rozumiecie, w imię przyjaźni do innych nie możemy zaprzestać ewangelizacji słowem i czynem. Pamiętajcie, ludzie nie tylko słuchają słów, ale patrzą, co czynimy. Musi być zgodność jednego z drugim. A wtedy da Bóg, wydamy piękne owoce. Teraz prześledzimy kilka przykładów wielkiej przyjaźni z Pisma Świętego. Na przykład Dawid i Jonatan, syn Saula. Kiedy Dawid tuła się po pustyni, uciekając przed zemstą Saula, Jonatan, narażając swoje życie, ratuje Dawida z opresji. Jonatan zdaje sobie sprawę, że jego ojciec jest ogromnie niesprawiedliwy dla Dawida. I mimo że miejscem Jonatana jest trwanie przy ojcu, zwycięża wielka przyjaźń i przynosi Dawidowi słowa pociechy zapisane w pierwszej księdze Samuelowej 23:17. Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Mimo że Dawid był blisko Bogu, jak wiele znaczyły dla niego słowa, te słowa z otuchy, z ust Jonatana, dowody wielkiej przyjaźni. Ile bólu i rozpaczy zawarł Dawid w pieśni żałobnej po śmierci Jonatana, chociaż i wobec Saula był lojalny. W drugiej księdze Samuelowej 1:12 zawarty jest taki opis: i zanucili pieśń żałobną i płakali i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu, Jonatanie, jego synu. Jonatan na twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi ciebie, bracie mój Jonatanie. Byłeś mi bardzo miły. To z dalszych wersetów pierwszego rozdziału drugiej Samuelowej, wiersz 22-26. Teraz przypomnijmy sobie drugi przykład do zgodnej przyjaźni, która jest opisana w księdze Rut, pierwszy rozdział, w pierwszym wierszu. Gdy obaj, Mahlon i Kilion, synowie, jak ona miała na imię, matki, obydwaj synowie, Rut mówi do swojej teściowej takie znaczące słowa. Słowa obiecujące przyjaźń do grobowej deski.
Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem gdzie ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, i ja umrę, i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Co za wspaniałe słowa. Słowa, które wypowiada się w dowód wielkiej przyjaźni, przywiązania. A swoją drogą, jakim wzorem ewangelisty musiała być Noemi? Ewangelistka swoim życiem. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Przepraszam, rodzi się bowiem bratem w niedoli. Ileż wspaniałych przykładów dla tych słów znamy z historii. Na polach bitew, w obozach, lagrach, na skutym mrozem drogach Syberii, kiedy to przyjaciel dzielił się z drugim nędznym okruchem chleba, oddawał często jedyny łach pod głowę ciężko chorego przyjaciela, kiedy podtrzymywał padającego z wycieńczenia i bólu tego, który mógł swój upadek przypłaczyć życiem. Te inne przykłady winny nas sycić i winny nam dawać otuchę do życia i przetrwania. Przyjaźń jest dostępna wszystkim. Nie wymaga wyłączności. Możemy ją odczuwać wobec więcej niż jednej osoby. Przyjaźń może być pokarmem naszego dnia codziennego. Może nas podtrzymywać psychicznie. Przyjaźnią możemy się podeprzeć i iść dalej. Czy jest coś wspanialszego jak uśmiech przyjaciela, niż wyraz jego oczu, które mówią ci wyraźnie: na mnie możesz liczyć zawsze. O przyjaźni można w nieskończoność. W psalmie 35, 13, 14 wiersz są takie złe, namienne słowa. Lecz ja, kiedy oni byli chorzy, przywdziałem swój wór, umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel i brat. Parafrazując przypowieść Salomona, można powiedzieć: lepszy przyjaciel blisko niż brat daleko. Często mamy sposobność przekonać się o tym, że bardziej serdeczny i bardziej potrzebny może być sąsiad, który mieszka tuż za ścianą i przyjaźni się z nami, jak nawet najbliższy brat, ale mieszkający bardzo daleko i często zapominający o nas zupełnie. O przyjaźni można w nieskończoność. Bądźmy więc czuli na tragedie i troski naszych przyjaciół. Nie opuszczajmy ich nigdy w potrzebie. Nigdy nie wolno nam nie wyciągnąć ręki do drugiego człowieka, chociażby wzorem Jezusa Chrystusa, który nie uczynił tego nigdy. Nie daj nam, Panie, kiedykolwiek dojść do wniosku, że im bardziej poznajemy ludzi, tym więcej kochamy zwierzęta. Tak powiedziała słynna aktorka Bridget Bardot. Ile w tych słowach zawarła gorycz. Równie ważne jest, byśmy nie odrzucili przyjaźni ludzi, którzy nam ją dają z wielkim oddaniem. Ja wiem, że to nieeleganckie wtrącać się do niczego. Ma się wtedy święty spokój. A jak mamy pomóc komuś, nie naruszając jego skorupki, którą teraz większość ludzi chce być otoczona? Teraz mamy wspaniałe przykłady, jak ludzie potrafią nie widzieć, że dziecko rozpacza, że jest bite, a czasem nawet i do morderstwa dochodzi. Bo każdy patrzy sobie tam w swój talerz, nic go więcej nie interesuje. To jest bardzo tragiczne w tej chwili. Bądźmy asertywni. To obecnie bardzo modne słowo. Niestety, niejedna osoba umarłaby samotnie. Niejedno dziecko zginęłoby bez pomocy w kompletnym zaopuszczeniu. Nigdy nie można sobie powiedzieć: i tak nie uratuję wszystkich głodnych na świecie. Nie mogę pomóc wszystkim potrzebującym. A może do mnie właśnie należy pomoc tym kilku żyjącym w moim otoczeniu? Może jednej?
to nic, że może przygnąć do mnie łatka wścibskiej osoby. Lepiej z nią żyć, ratując kogo się da, jak pogrążyć się w obojętności, nie czyniąc nic. Laodycejska letniość jest opisana w objawieniu świętego Jana 3:15-16. Na koniec podeprę swój wywód opowiadaniem pod tytułem Babsztyl. Anna z rezygnacją pomyślała, że ten dzień nie będzie się różnił od innych. Ledwie wyjdzie z domu, a z pewnością natnie się na tego babsztyla. Babsztyl miał nadprzyrodzone zdolności bycia w kilku miejscach jednocześnie. Tak w każdym razie wydawało się Annie. Spotykały się wszędzie, w sklepie, na placu zabaw, w parku. Gdyby Anna miała samochód, uciekłaby jak najdalej ze swoimi bliźniakami, czteroletnim Krzysiem. Gdzieś, żeby dalej od prześladującej ją wścibskiej osóbki. Rozejrzała się dookoła, nie dostrzegła wroga, w cudzysłowie. Usiadła i cieszyła się chwilą spokoju. Dzień dobry, sąsiadko, usłyszała nagle. Anna zachowała kamienną twarz. Sąsiadka nie przejmowała się wyrazem twarzy Anny. Znowu się pani czymś martwi, zapytała. Właściwie trudno się dziwić, ładna z pani kobieta, a jakie ma pani życie? Tyle drobiazgów, dwóch maleńkich pokoikach, no i ten pani mąż. Jaki mąż? Wyjąkała Anna. Wiadomo jaki, niezaradny, nie na dzisiejsze czasy, chłop jak dom, a siedzi w szkole za marne pieniądze. Mówiłam pani, żeby przyszedł do mojego męża pogadać, dałby mu dobrą pracę, szuka właśnie kogoś do rozwożenia towaru. Krzysiu, do domu, głośno krzyknęła Anna, najwyraźniej nie mając ochoty na żadną rozmowę z tą wścibską babą. Babsztyl miał swoje imię, zupełnie niepasujące, właścicielka trzech podbródków i 130 centymetrów w biodrach, to pani Lilianna. Jak na mamę pięcioletniej dziewczynki nie była już młoda, dawno po 40, za to na wychowywaniu dzieci znała się jak nikt. Lubiła się dzielić wokoło swoimi doświadczeniami. Pewnego dnia Anna podziękowała pani Lilianie ostro za pouczenie, ale zdarzyło się, że spotkanie długo sąsiadkę. Hej, sąsiadko, nie spiesz się tak, zapała wścibska osóbka. Może wstąpi pani do mnie na kawę? Anna kategorycznie odmówiła. Nigdy nie skorzystała z zaproszenia pani Lilianny i nigdy nie wpuściła jej do swego domu. To były jedyne sukcesy w walce z sąsiadką. Kiedy dalej natrętny babsztyl nie reagował na lodowaty ton ani na aluzję, postanowiła jako osobie, zdawało się Annie bardzo prymitywnej, powiedzieć ostro prawdę w oczy, tak żeby ona nareszcie zrozumiała. Babsztyl przysiadł się na skwerku. Zasłyszał coś o mężu, który zaharowany ponad ludzkie siły, ale Anna przerwała i z wrokiem wbitym ziemię wyrecytowała. Niech pani wreszcie zrozumie, że nic mnie to nie obchodzi. Niech pani da mi święty spokój. Nie byłyśmy i nigdy nie będziemy koleżankami. Wystarczy, że z daleka będziemy mówiły sobie dzień dobry. Patrzyła na Annę nierozumiejącymi oczami. Po chwili podniosła się ociężale, zawała córkę i bez słowa odeszła. Minęły 2 miesiące. Babsztyl omijał Annę z daleka, a ona za każdym razem czuła się niewyraźnie. Myślała nawet o zagadaniu pewnego razu do pani Lilianny, ale mimo walki wewnętrznej minęła ją obojętnie. Nie wybaczy sobie tego do końca życia. W piątek robiła większe zakupy. Wózek z młodszymi wciągnęła do sklepu, a Krzysiu bawił się na podwórku, obiecując, że nigdzie się nie oddali. Zapomniał o wszystkim, gdy spotkał kolegę, zaczęli grać w piłkę, potoczyła się na jezdnię, Krzysio wybiegł na jezdnię, wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę.
Tuż obok był przystanek autobusowy, stało kilkanaście osób, a wśród nich Babsztyl. W ułamku sekundy tęga kobieta rzuciła się na ulicę, silnie odepchnęła Krzysia. Sama nie zdążyła odskoczyć. Przerażeni ludzie krzyczeli, zakrywali dłońmi oczy. Chłopiec był potłuczony, zszokowany. Wyszedł po tygodniu ze szpitala. Anna co tydzień jeździ na grób pani Lilianny. Od tego czasu pobladła, posmutniała. Mój Boże, dlaczego nigdy nie wie się o ludziach tego najważniejszego? Zastanawia się Anna. Gdybym wiedziała, przecież ja bym nigdy... Amen.